Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj będzie bardzo prosta potrawa. Może nie będzie ona wyglądająca bardzo apetycznie, ale będzie bardzo smaczna. Będzie to połączenie mięsa z ziemniakami, z warzywami, trochę cebuli i porządnie to przyprawimy. Ale potrawa wymagająca od nas trochę czasu, ponieważ do jej zrobienia będziemy potrzebowali aż 1,5 godziny. Niby to nie jest dużo, ale mało też nie jest. A więc zaczynamy od przysmażenia mięsa. Mam tutaj przygotowane około 600 gramów wołowiny. Kroimy w kostkę. W tej potrawie przewidziane jest masło. Nie smalec, nie olej, a masło. I na tym będziemy podsmażali właśnie teraz mięso. Wrzucam od razu przyprawy, a mianowicie kilka liści laurowych, kilka ziaren ziela angielskiego, kilka goździków. Ta potrawa, ona musi być dobrze przyprawiona. I wetrę trochę gałki muszkatołowej. Mięso się obsmaża, a ja w tym czasie pokroję dwie średniej wielkości cebule. Będę je kroił w piórka. Cebulę musimy wrzucić do mięsa. Wkroję 3 ząbki czosnku. Podsmażam jakieś 5 minut, żeby cebula zmiękła, ale ona nie może się zrumienić. Posolę. Posypię pieprzem. I wrzucę jakieś 2 małe łyżeczki majeranku. Teraz będę kroił warzywa. Seler, marchewkę i pietruszkę. I to wszystko kroimy w drobną kosteczkę. Wrzucam do mięsa. Dlaczego kroję w tak drobną kosteczkę? Bo chodzi o to, żeby to się rozgotowało. Kroję około 0,5 kg ziemniaków. To jest pierwsza połowa ziemniaków. Drugą połowę zostawiam. A wszystkiego dowiecie się w trakcie filmu. Ja na tą potrawę wołam paćka. I wrzucamy do mięsa. Wszystko zalewamy wodą. Tak by delikatnie tylko przykryło mięso i ziemniaki. Przykrywam i będę dusił około godziny czasu. Później wkroimy drugą połowę ziemniaków i zostawimy jakieś 25 minut i potrawa będzie gotowa. A więc do zobaczenia za godzinę. Po godzinie duszenia ziemniaki się praktycznie rozgotowały. Mięso jest już miękkie i teraz dorzucamy kolejną porcję ziemniaków, ale już pokrojone w grubsze kawałki. Pokroiłem również jedną marchewkę.
dorzucę trochę soli i pieprzu. Gdyż ta potrawa musi być pieprzna. Będziemy dusić do momentu, aż ziemniaki nie zmiękną, a potrwa to mniej więcej 20 minut, może 25 minut. Po prostu musimy sprawdzać. No i moja potrawa jest już gotowa. Teraz dorzucę do niej trochę posiekanej natki pietruszki. Miałem zamrożoną, bo świeżej dzisiaj nie mam, więc wyciągnąłem sobie z zamrażalnika. Zawsze jak mi zostanie, to po prostu mrożę. Wyłączam palnik, czekam 2-3 minuty i będziemy nakładać. Tak jak wspominałem, nie wygląda to aż tak bardzo fajnie, ale uwierzcie mi, smakuje rewelacyjnie. Tutaj mamy po prostu wszystko w jednym. Sos, ziemniaki, mięso i warzywa. I podajemy oczywiście z ogórkiem kiszonym. Lub czymś kwaśnym, może być kapusta kiszona, mogą być buraczki takie ze słoika kwaśne. No cokolwiek, żebyśmy mogli coś przegryźć. Ale to jeszcze nie koniec, bo na górę musimy położyć troszeczkę masła. I próbujemy. To jest to, na co warto czekać 1,5 godziny. Do tego jeszcze by się przydała szklanka mleka kwaszonego. I voilà! Wow. Proste, chłopskie jadło. Po prostu rewelacja. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Nie wiem, jak to nazwać, ale to tak smakuje, że... Oho.